Sami, co tam? Oglądałam to. To ten dom! Jaki dom? O czym ty mówisz? Mieszkałam w nim w Tibidabo! Syl, nie masz pojęcia, jaki był piękny! Nie smuć się, Sami, mam świetny pomysł! Jaki pomysł? Zrobimy ten dom z tektury. Upamiętnimy lata, które spędziłeś w Tibidabo. Cudownie! To na co czekamy? Chodźmy! Hej, kochani! Dziś zbudujemy casita, czyli magiczny dom rodziny Madrigal. Ale nie musimy jechać do Kolumbii. Potrzebujemy tylko tektury. A teraz? A teraz ja, Samuel Wielki, zaśpiewam piosenkę, żebyś się wczuła w rolę! A gdzie gitara, banjo albo inny instrument? Potrzebujesz akompaniamentu! Nie mam ich, ale mogę je narysować w 5 sekund! Licz! Dobrze, raz, dwa, trzy, cztery, pięć! Sami, już! Już wróciłem! Wszystko gotowe! Teraz to wygląda jak ściany, a nie tektura! Dziękuję, Sami. Odsuń się na chwilę. To gorący klej, nie chcę cię poparzyć. Kochani, ostrożnie na tym etapie. Uważajcie na palce. Popatrz, co kupiłem łuk! Jestem silny jak Luisa Madrigal! Potrzebujesz go? Pewnie, to będzie przejście na podwórko. Brama do baśni. Ja się zajmę budową, a ty wymyśl ozdoby. Mam tu dość kolorów. Będę jak Izabela Madrigal. O ile pamiętam, Izabela tworzyła kwiatki, a nie kolory. I musisz zapuścić włosy. Tu wiem, że zrozumiałaś, o co mi chodzi. Weź okienka do kasity. Żartowałam. Wiem, że wszystko ma być kolorowe. Wejście prawie gotowe. Co ty na to? Oszukujesz? Nie widzę w środku magii! Cierpliwości, to dopiero początek! Pomóż mi dekorować! Wiem, że nic bez mnie nie zrobisz! Zawsze chętnie ci pomogę! Ale obiecaj, że casita będzie tak samo magiczna jak w filmie, albo jak mój dom w Tibidabo! Obiecuję! A swoją drogą opowiedz mi o domu w Tibidabo! Chyba był zaczarowany i dawał ci magiczne moce! Jak to się działo? Tak jak casita za pomocą klamki? Czy miał też tajemnicę, której trzeba było chronić? Chcę wszystko wiedzieć! Oczywiście, że miałem moc dzięki domowi, ale działała tylko w Tibidabo! Czemu? Czy Tibidabo chroni mieszkańców przed światem za pomocą magii? Mniej więcej! Wiedziałem, że jesteś mądra tu! Dziękuję! Sprawdźmy, jak się prezentują te części domu! Świetnie! A teraz pora zrobić małe domki i wieże. Musisz mi znów pomóc. Jesteś najlepszym dekoratorem, wiesz? Jasne, Su! Pewien przyjaciel z Tibidabo ma taki zielony dom. Umie też sterować pogodą. Tak jak Pepa Madrigal. Czekaj, może ci coś przynieść. Oby to nie był fajerwerk albo inny żart. Chcę dokończyć ten dom. Już pamiętam. Przyjaciel mi to dał, żeby wywoływać słońce. Sami, zapomniałeś, że jesteśmy w domu. Nie mamy tu słońca, tylko lampy. Chcesz, żeby zawsze świeciły? Zobacz, wszystko świetnie wygląda. Dodajmy część, z której zrobimy dach. I to wszystko. Wiem, że jesteśmy w środku, ale magia nie ożyje bez światła. Okej, teraz zajmijmy się częścią domu po prawej stronie od wejścia. Czekaj, czekaj, motylku, wracaj! Pokaż mi drogę, pokaż mi radość! Sami, skąd masz tego motyla i czemu go gonisz? Daj mu spokój, motyl nie jest twoim przewodnikiem, tylko owadem. Lepiej chodź tu, potrzebuję pomocy. Kto ma ozdobić dom? Dobra, mam na to parę minut. Fokus, fokus, nóg, skrybogus! Gotowe! Wydaje mi się, że casita musi mieć więcej części. Postaraj się bardziej i dokończ. Zgoda. Koniecznie potrzebujemy dachu. Ta część jest gotowa. Jesteś wolny na parę minut. Zrobię podstawę dla wieży, a ty... Sami, gdzie jesteś? Złapałem żółtego motyla. Antonio mi pomógł. One uszczęśliwiają, wiedziałaś? Teraz już wiem. Ale nie łapię motyli, żeby być szczęśliwą. Wolę je oglądać. Łatwo cię rozproszyć. Nie skończyłaś podstawy. Dobrze, jak chcesz. Pokaż, o co chodzi. Raz, dwa, trzy! Raz, dwa, trzy! Dekorujesz ty! Popatrz na to, Suzy! Teraz wygląda świetnie!
Super! Ja w tym czasie skończyłam główną część wieży. Połączę te części, żeby je ustabilizować. Popatrz, Sami, co potrafię bez czarów. Dodam jeszcze kilka elementów wieży. Pora na magię! Gdzie zamontować klamkę? Sami, poczekaj. Buduję właśnie wieżę, gdzie Bru... Stop! Nie wolno mówić o Brunie. Kto wie, co się stanie. Ale trzeba zbudować wieżę, inaczej babcia Alma będzie smutna. Kiedy nas odwiedzi, to zobaczy, że ją szanujemy. Dobrze, poczekam, aż skończysz i wykorzystam to. Upsi! Kiedy oglądałam Encanto, nie zrozumiałam, jak tu mieści się pokój Bruna. Casita jest dla mnie zbyt czarodziejska, niezrozumiała i skomplikowana. Su, przetnij to na cztery części, mam pomysł! Dobrze, poza tym szczypty są ostre i nie powinieneś ich ruszać. Su, przegapiłaś coś! Te rogi, nie podobają mi się. Już! Jesteś zadowolony? Su, wieża nie ma dachu! Przydaj to do Casity! Jak sobie życzysz, Sami, lepiej wiesz, jak powinna wyglądać. To będzie pasowało. Sami, czy czegoś nie przegapiliśmy? Daj mi parę sekund! Samuel Wielki wszystko naprawi! Tak powinien wyglądać magiczny dom! Dziękuję, Sami. A teraz ja nad nim popracuję. Czekaj, spieszysz się! Jeszcze nie skończyłem! Dobrze, nie martw się. Rób, co chcesz. Dziękuję. Raz, dwa, trzy! Już jest dobrze! Pracuj dalej, Su! Dodajmy jeszcze parę detali. Czekaj! Zapomniałaś o najważniejszej części! Bez świecy Casita w ogóle by nie istniała! Jasne! Wiedziałam, że coś mi umknęło. Nie martw się, Sami. To mi zajmie parę minut. Pokój powinien być różowy? Jak mogłam zapomnieć o twoim ulubionym kolorze? Ta świeca ma specjalny wzór! Nie jak w Casicie, tylko jak w moim domu, Cividabo! Nie mówiłeś, że miałeś w domu świecę. Bo to tajemnica, a więc nikomu nie powtarzaj tego, co usłyszysz. Abrakadabra! Każdy mieszkaniec Cividabo miał moce, jeśli miał magiczną świecę. Wow, to ciekawe. Magiczna świeca, moce, sekrety. Im więcej słyszę o Cividabo, tym bardziej chcę tam jechać. Wybacz, Su, bardzo niewielu ludzi może tam jechać. Nie mogę wskazać ci drogi. Szkoda, ale przynajmniej będę miała makietę domku. Nie smuć się, Su. Pewnego dnia też zyskasz moce i świecę. Może jestem jak Mirabel. Moje moce to coś wyjątkowego i zwyczajnego jednocześnie. Dobry tok rozumowania, Su. Trzeba ustawić świecę w tym oknie. Niech ci pomogę. Najważniejsza część Casity gotowa. Świeca dla każdemu moc. Masz rację, Sami. Świecowy dom pasuje do całego projektu. A teraz dodajmy źródło światła. Jeśli jesteś naszą Mirabel, to Bruno miało tobie wizję, prawda? Może, ale to będzie tajemnica. Między mną a Brunem. Wróćmy do Casity. Czeka na nas. Co ty na to? Może połóżmy dachy na wszystkich częściach domu? Rety kotlety, ale Su, ten dach nie wygląda jak ten z Casity. Brakuje... Dachówek. Wiem i mam pomysł, jak je zrobić. Chciałem spróbować, ale mi się nie udało. Co ty na to? Sami, trzeba przykleić dachówki do budynku, a nie do siebie. O, na fetę! Zrobiłem parasolkę na spacer w deszczu. Ups! Kiepski pomysł, Sami. To są dachówki z tektury. Zmiękną. Zapomnij o dachówkach. Popełniłaś wielki błąd. Gdzie jest komin? Nie martw się, pamiętam o nim. Widzisz? Skończyliśmy budować dach. Uspokój się, dobrze? A gdzie są schody? Chwilę, zbudujemy je za pomocą magii. Patrz! Schody gotowe! Fajnie, co? Postawmy je tutaj. Wyobraź sobie, jak mieszkańcy wchodzą tędy po swoją moc. Tu dokończmy wszystko jak najszybciej! Pewnie, Sami, ale już zostało tylko parę elementów. Świetnie! Ozdobysza moja działka! Patrz, co zrobiłem! Fajnie! Nie pomyślałam o tym. Jesteś mądry. Wiem! Daj mi chwilę, a wszystko będzie gotowe! Niech mnie Cheddar! Dom wygląda jak ten mój Cividabo! Podłoga gotowa! Potrzebujemy kwiatów! Izabela, przyniesiesz je? Dobrze, Su! Będę twoją Izabelą, jeśli chcesz! Zobacz, Sami! Nasz dom jest doskonały! Zupełnie jak Casita albo dom Cividabo!
odkryć magiczną moc. Oto klamka. Jeszcze chwila, Mirabel nam pomoże. Zna wiele tajemnic. Abrakadabra! Samuel Wielki zyskuje moc! Retykotlety, to się dzieje! Znów mam swoją magię! Wypróbuję ją! Kokos pokus, cud trwogu! Na pewno każdy kiedyś zyska moce. Poczekajcie na magię, a ona się zjawi. Pa, pa!